Punkt o poranku. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj politycy. Jest z nami pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry Państwu. Jest pan poseł Michał Gramatyka, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie, panie pośle. Witam panią, witam państwa. Jest z nami pan poseł Zdzisław Wolski, poseł, który reprezentuje Lewicę. Witam bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, dzień dobry. Witam państwa. I stronę rządową reprezentuje pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceszef resortu edukacji i nauki. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, panowie. Szanowni Państwo, w tym tygodniu mieliśmy wydarzenie, które no, czasami się pojawia, ale jest jednak czymś niecodziennym i rzadkim i dotyczy spraw ważnych z punktu widzenia interesu i bezpieczeństwa państwa. Posiedzenie niejawne, na którym przedstawiciele rządu, pan premier informowali posłów o tym, jak wygląda sytuacja z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem w Polsce. Wiemy, że trwa, że został przeprowadzany atak i na polskie instytucje, i na posłów, polityków różnych opcji, jak to podaje strona rządowa, ale również osoby po prostu zaangażowane w różnego rodzaju działania proobywatelskie, więc ta skala ataku jest dość szeroka, dlatego premier Mateusz Morawiecki mówi o ataku na państwo, na instytucje państwa, ale również mówi o ataku na społeczeństwo. Proszę powiedzieć, panie ministrze, zwracam się do pana ministra Tomasza Rzymkowskiego. Jak pan interpretuje no, te informacje, które zostały państwu przekazane w trybie niejawnym oczywiście, no, ale o interpretacjach, o wnioskach z nich płynących mówić w jakiś sposób możemy? Znaczy, ja bym nie chciał się odnosić do treści, które były podczas jawnego, niejawnego posiedzenia Sejmu z dosyć wysoką klauzulą, bo aż tajne. Zatem bardziej odniosę się do informacji, które no, są powszechnie dostępne w mediach, jak również do oświadczenia wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, który moim zdaniem bardzo jasno i klarownie skomentował tę sytuację, łącznie z przedstawieniem szeregu działań, które zostaną podjęte i są podejmowane już w tej chwili wobec tych osób, które no, są ofiarami cyberataku ze strony Federacji Rosyjskiej, bo to jest jasny, jawny komunikat, który został podany do mediów, do prasy. Mamy do czynienia, i to też wybrzmiało podczas chociażby briefingu prasowego po szczycie Putin-Biden ze strony prezydenta Bidena, że przedmiotem rozmów były ataki hakerów z terytorium Federacji Rosyjskiej na instalacje i instytucje Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. Moim zdaniem sprawa jest klarowna, jasna, znana państwom Paktu Północnoatlantyckiego. No i w tej chwili trzeba podejmować konkretne działania, aby się temu przeciwstawić. No i też moim zdaniem my jako klasa polityczna, ale również mogę apelować do wszystkich osób, które publicznie mają autorytet i zabierają głos, aby no, nie wchodzić w tą narrację, którą rosyjscy szachiści za komputerów próbują narzucić. No dobrze, ale panie ministrze, przepraszam, to ja dopytam, o jakiej pan narracji mówi? W co w takim razie politycy, urzędnicy państwowi, osoby publiczne, no bo wiemy o tym, ja mogę powiedzieć, że jeden z dziennikarzy ze strefy wolnego słowa, też wiemy o tym, że został na pewno zaatakowany. Jest to dziennikarz, który pisze o sprawach międzynarodowych, sprawach wschodnich, sprawach bezpieczeństwa, więc tutaj też można powiedzieć, że ten wybór nie jest wyborem przypadkowym. Więcej na ten temat jakby mówić w tej chwili nie możemy, ale te ataki już chociażby na naszych dziennikarzy były wcześniej. Wiemy, że teraz przynajmniej jedna osoba również jest tym dotknięta, więc tu nie chodzi tylko o polityków, ale też chociażby dziennikarzy. Proszę powiedzieć, panie ministrze, w jaką narrację pana zdaniem politycy nie powinni się wpisywać, osoby publiczne nie powinny się wpisywać, czego nie powinny robić?
No, za Leninem nie powinny być pożytecznymi idiotami, a tak już zupełnie odnosząc się do literatury faktu, to można przeczytać na łamach moskiewskiego procesu Bukowskiego, jak wygląda strategia dezinformacji. To znaczy najpierw poddaje się dokument, który jest prawdziwy, ale nie ma żadnego znaczenia. Potem dokonuje się pewnej korekty autentycznego dokumentu, a potem się już wyłącznie wysyła fałszywki. Natomiast te osoby, które nie rozumieją tego, będą uwiarygadniać swoimi wypowiedziami absolutne fake newsy, mówiąc dzisiejszym językiem, czy też fałszywe informacje suflowane przez rosyjskich hakerów. Czyli przepraszam, panie ministrze, to żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości. Rozumiem, że chodzi o to, że w pana opinii media nie powinny tych informacji, które są publikowane niby jako prawdziwe maile, dokumenty, publikować. One nie powinny być, te tematy, które tam są zawarte, nie powinny być przedmiotem debaty publicznej i nie powinny być traktowane jako informacje, no po prostu tak jak każde inne pojawiające się w przestrzeni publicznej. Tak, bo inaczej za Leninem no, są pożytecznymi idiotami, to znaczy kolportują informacje sfalsyfikowane, wytworzone przez Rosjan, a Rosjanom o to chodzi, żeby za pośrednictwem mediów w wolnym świecie kolportować informacje nieprawdziwe, a które zostały wytworzone tylko i wyłącznie po to, aby osiągnąć cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, czy też polityki zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Bo ośmieszanie polityków poprzez kolportowanie nieprawdziwych, fałszywych informacji, ośmieszanie całej instytucji państwa, dezinformacja, chaos. No, co jest głównym celem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej? Aby na terytorium wroga panował chaos, na terytorium wroga panował nieporządek, to jest główny cel tej polityki i ta metoda, można powiedzieć, poprzez włamywanie się na skrzynki mailowe, czy też włamywanie się do innych baz danych, bo my na razie no, słyszymy zewsząd wyłącznie o mailach, ale może za chwilę dowiemy się, że całe zawartości komputerów osobistych, czy też telefonów komórkowych, innej maści tabletów, może również są kopiowane i część informacji z tych nośników danych będzie prawdziwa, a część za chwileczkę będzie autentycznie sfalsyfikowana tylko i wyłącznie po to, aby skompromitować danego urzędnika, aby go ośmieszyć. To są metody znane od ponad 100 lat. Pan poseł Michał Gramatyka z Platformy Obywatelskiej. Jak pan patrzy na tą sprawę? No jakby odnosząc się też do wypowiedzi pana ministra Tomasza Rzymkowskiego, bo to jest tak, że w Polsce rzeczywiście no, są media, które publikują informacje, no, które znajdują w internecie z tych tak zwanych przecieków, które są no, po prostu efektem włamania i działań związanych z cyberatakiem, jako informacje w zasadzie no, jakby same dotarły do tych informacji, jakby je gdzieś wyłowiły w przestrzeni publicznej. No i to jest rzeczywiście problem. Ja jakby mówię, no, znam sprawę dziennikarza i wiem, że jakby jestem w stanie już zrozumieć ten mechanizm działania. Mówiąc szczerze, zgadzam się całkowicie z panem ministrem Rzymkowskim, bo rzeczywiście akurat w tym przypadku, który znam, tak to wygląda, że jest to coś, co na pierwszy rzut oka może wyglądać naprawdę jako informacja prawdopodobna, ale no, jeżeli się na to spojrzy troszkę głębiej, to okazuje się, że to jest całkowita fikcja. Jak pan patrzy, panie pośle, i czy państwo jakby jako partia polityczna no, nie będą wykorzystywać tych informacji, nie będą ich państwo traktować jako przedmiotu debaty. Ja nie mówię o tym, żeby nie mówić o tym, że doszło do tego ataku i pytać o jakość zabezpieczeń, ale żeby jakby nie posługiwać się tymi treściami, które są wpuszczane w tej chwili do internetu.
No to pewnie zaraz państwo, pani redaktor i pan minister Rzymkowski nazwiecie mnie pożytecznym idiotą, ale ja patrzę na te sprawy oczami profesjonalisty. Ja jestem kryminalistykiem. Jedną z pól mojej aktywności naukowej to jest cyberbezpieczeństwo. Wykładam cyberbezpieczeństwo swoim studentom. I tak, po pierwsze, nie doszło do żadnego ataku. Ktoś uzyskał nieuprawniony dostęp do poczty pana ministra Dworczyka, poczty, która była pomieszczona na bezpłatnym, wolnym jak gdyby serwerze, czyli na wirtualnej Polsce. Ten dostęp uzyskał za pomocą prawidłowego loginu i prawidłowego hasła. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że w styczniu 2021 roku mieliśmy bardzo, bardzo duży wyciek danych ze sklepów internetowych i wśród tych danych znalazło się mnóstwo loginów i haseł różnych użytkowników polskich serwerów pocztowych, takich jak Interia, takich jak Wirtualna Polska, trochę też z Gmaila wyciekło, bo to zagraniczny serwer. I teraz tak, na podstawie tych loginów i tych haseł ktoś dokonał skopiowania poczty prywatnej pana ministra Dworczyka i okazało się, że pan minister Dworczyk wraz z panem premierem Morawieckim, wraz z panem ministrem Niedzielskim prowadzą rządową korespondencję z wykorzystaniem prywatnych skrzynek. Zadaję od samego początku tej sytuacji pytania panu premierowi i głównie panu ministrowi Dworczykowi, które z publikowanych w komunikatorze, którego nazwy nie chcę wymieniać, które z tych maili są mailami prawdziwymi, a które są sfałszowanymi, bo to są jedyne osoby, które mają taką wiedzę. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wszystkie rządowe serwery są świetnie zabezpieczone. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce ma taki specjalny zespół do spraw reagowania na incydenty komputerowe. On się nazywa CSIRT i to jest grupa fachowców, która jest, no to jest jedna z najlepszych grup tego typu fachowców w Europie. Więc gdyby urzędnicy pisali do siebie w tym ekosystemie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zabezpieczonych serwerach, tak jak, nie wiem, robią to posłowie. Posłowie nie mogą uzyskać dostępu do swojego maila z innego urządzenia niż to autoryzowane przez Kancelarię Sejmu. To wszystko by było ok, dlatego że nikt by się do tego nie włamał, nikt by tego nie czytał. Problem polega na tym, że urzędnicy wykazali się tak daleko idącą lekką niepracowitością, że uzgadniali sobie tematy rządowe za pomocą prywatnych maili. I to jest główny problem, nie atak hakerski. Bo kiedyś przeprowadzono, nie trzy chyba, albo cztery lata temu, przeprowadzono w Polsce badania opinii na temat cyberwłamań. Proszę sobie wyobrazić, że w 47 przypadkach pytań, tam gdzie nie było wiadomo, kto dokonał włamania, kto dokonał nieuprawnionego dostępu do systemu, korespondenci wskazywali ruskiego hakera, rosyjskiego hakera, więc to jest tak bardzo wygodne tłumaczenie. Ale wie pan co, przepraszam panie pośle, ponieważ ja już jakby tutaj też podzieliłam się i z państwem, i z naszymi widzami pewną wiedzą, którą ja dysponuję i która związana jest z przypadkiem jednego z dziennikarzy, no to jakby ja na podstawie tej wiedzy mogę powiedzieć, że to zjawisko, o którym mówimy, no na pewno ma dużo szerszy zasięg, dlatego że nasz dziennikarz w żaden sposób, znaczy ani nie wysyłał, ani nie otrzymywał maili od pana ministra Dworczyka. Więc jakby no nie chcę tutaj wchodzić jakby głębiej już w tą sprawę, bo w tej chwili ona jest rzeczywiście no jakoś tam wyjaśniana i nie możemy zdradzać szczegółów. Ale jakby na podstawie tego mogę powiedzieć, że ten atak nie dotyczył tylko poczty pana Dworczyka i jakby poprzez tą pocztę zostały ujawnione no, te maile, które tam na tej poczcie były zachowane, bo akurat w tym przypadku do takiej interakcji między panami w ogóle nigdy nie doszło. Więc jakby mamy też na pewno inną odsłonę tego. To znaczy, że z jednej strony oczywiście to są pytania i ja powiedziałam, że jakby tych pytań no, trudno unikać o bezpieczeństwo komunikacji między najwyższymi urzędnikami w państwie, no ale z drugiej strony też nie redukujmy, bo to naprawdę tak nie wygląda, nie redukujmy tej sfery do jakiegoś wycieku zabezpieczeń skrzynki jednego z urzędników państwowych, bo znaczy, no, już wszyscy ci, którzy się głębiej tą sprawą zajmują, znaczy, i jakoś tam mają wiedzę na temat osób poszkodowanych, no to wiadomo, że to tak nie jest, że to się nie ogranicza do osób, które miały kontakt z panem Dworczykiem, że są osoby, które nie miały tego kontaktu i też zostały zaatakowane. Mało tego, zostały jakby połączone, już nie chcę dalej wchodzić w szczegóły, poprzez stworzone fikcyjne dokumenty z
z panem Dworczykiem. Więc to wygląda już na coś poważniejszego. I teraz pytanie oczywiście do pana posła. Czy jednak dokonując takiej redukcji, nie będą państwo, jeżeli państwo będą takiej redukcji dokonywać, nie będą państwo trochę banalizować tego problemu, a ten problem najwyraźniej banalny nie jest. Pani redaktor, z pewnością, a się zgadzam z każdym słowem, pani redaktor, bo nie ma przypadku w tym, że akurat dane pana ministra Dworczyka zostały użyte. Nie ma przypadku w tym, że ktoś zhakował, znaczy wszedł w nieuprawniony sposób akurat na jego skrzynkę pocztową. W jawnej części tego niejawnego posiedzenia pan minister Dworczyk powiedział, że ściągnięto z tej skrzynki 70 tysięcy maili. To jest gigantyczny zasób danych, w którym mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. Jedno jest pewne, gdyby minister Dworczyk nie rozmawiał o sprawach rządowych przez prywatną skrzynkę mailową, to ta sytuacja nie zaistniałaby. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie i kto odpowiada za najważniejsze sprawy państwowe, powinien wiedzieć, że do służbowej komunikacji służą służbowe maile. W każdej korporacji, każdy pracownik korporacji podpisuje takie oświadczenie, że do służbowej komunikacji będzie wykorzystywał wyłącznie służbowe maile. A rządowe maile w Polsce są świetnie zabezpieczone. Nikt nigdy nie włamałby się do rządowych maili. Nawet najlepsi specjaliści nie uzyskają tam dostępu, w mojej ocenie, bo mają za plecami naprawdę świetną grupę ekspertów, która zadbała o to, żeby te zabezpieczenia nie tylko stworzyć, ale również na bieżąco monitorować. I mam w tym naprawdę duże doświadczenie. Uważam, że minister, premier, inny minister, jeżeli to jest prawda, podkreślam, jeżeli to jest prawda, że oni rozmawiali o rządowych sprawach za pośrednictwem prywatnych maili, to panowie powinni po prostu przeprosić wszystkich i oddać się do dyspozycji, nie wiem w tym przypadku kogo, może wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Tylko oni wiedzą, czy te wycieki są prawdziwe. Nikt inny się tego nie dowie. Ja nie wierzę w żaden z wycieków, który pojawia się na tym komunikatorze, o którym nie chcę wspominać, bo wiem, jak bardzo podatne są tego typu dane na fałszerstwa. Sam nawet dostrzegłem kilka niekonsekwencji w tych wyciekających mailach, na przykład inne znaczniki czasowe, bardziej takie, nie wiem, głębsze tematy, ale tylko minister Dworczyk, tylko ABW, głęboko wierzę w to, że ABW na przykład ma kopię skrzynki pocztowej pana ministra Dworczyka, jest w stanie ustalić, które z wycieków są prawdziwe, a które nie są prawdziwe, bo nam nikt na te pytania nie odpowiada, a pan minister Dworczyk na pewno wie, które z wyciekających dokumentów prawdziwe są, a które prawdziwe nie są. Pan poseł Zdzisław Wolski z Lewicy. Panie pośle, jak pan ocenia? Ja chciałem się odnieść wprost do pytania pani redaktor. To tajne posiedzenie Sejmu to było jakąś tak naprawdę chucpą i mimo wszystko trochę żenadą. Z całego kraju z dnia na dzień 460 posłów musiało przyjechać. Czasami ze Szczecina, z Rzeszowa, mając, a dzień poprzedzający to były w zasadzie planowane tylko głosowania, czyli wielu posłów nie wybierało się do Warszawy. No dobrze, ale panie pośle, przepraszam, ale niech pan powie, dlaczego to miałaby być chucpa? To znaczy za mało się pan tam dowiedział? No właśnie, połączmy nawet i bardzo przytomne wypowiedzi pana ministra, że to jest start czegoś. Nie wiemy, co będzie w przyszłości. Nie wiemy, kogo to dotknie. W tej chwili mówimy o ministrze Dworczyku, o jakichś innych osobach. Być może skala i przyszłość będzie większa. Może to dotyczyć wszystkich, być może i mnie, i kolegów, którzy w tej chwili siedzą, bo takich informacji nam nie podano. Przecież to jest oficjalnie w oficjalnych doniesieniach medialnych, jeśli się odnosi do przebiegu, gdzie to tak naprawdę było szkolenie i być może lepiej by to wypadło, gdyby to szkolenie właśnie poseł Gramatyka jako wysokiej klasy profesjonalista przeprowadził, niż to, co było. To tak, jeżeli chodzi o ten aspekt. Czyli rozumiem, że pan poseł jest rozczarowany tym, co usłyszał. Spodziewał się pan więcej informacji. Konkretów, skoro tajne, skoro za złamanie tajności grożą nam wysokie kary, więc wtedy można było wiele rzeczy powiedzieć. Idąc tym kanałem dalej, oczywiście to też odnoszę się do wypowiedzi medialnych, a nie tego, co było na tajnym posiedzeniu. I to złe, niebezpieczne, groźne służby Federacji Rosyjskiej,
Gdyby tak naprawdę o to chodziło, tak, byłby to olbrzymi problem dla nas wszystkich. Wtedy, żeby nie być pożytecznymi idiotami, powinniśmy coś z tym próbować wspólnie robić. Ale przecież prawda jest zupełnie inna. To nasi wysokiej rangi urzędnicy państwowi w sposób delikatny, mówiąc niefrasobliwy, wymieniali między sobą, tu już nie będę powtarzał za panem posłem gramatyką, bardzo ważne informacje, omijając bardzo bezpieczne drogi komunikacji, które mieli do dyspozycji, z których powinni korzystać. I tu jest istotny problem, dlaczego tak robiono, co jeszcze z tego wyniknie. I tu pewnie w niejednym kraju doszłoby do dymisji rządu po takim wydarzeniu, że na własną, powtarzam, na własną prośbę doszło do takiej sytuacji, a pewnie taki trochę złośliwy komentarz, ale bardzo prawdopodobny, że po prostu sytuacja w rządzie, w klasie rządzącej, cokolwiek to znaczy, w rządzie, w partii politycznej jest taka, że sobie jej przedstawiciele wzajemnie nie ufają i nie ufają służbom, które mamy bardzo dobre służby specjalne, bo pewnie sobie wyobrazili, że jak skorzystają z tej rządowej drogi, to służby, mając wtedy oficjalnie dostęp do tego, być może niewygodny dla nich czy niebezpieczny dla nich w sensie osobistym użytek z tego. Nie, no ale dobrze, ale panie pośle, znaczy, jeżeli nawet byśmy mieli przyjąć część tych informacji, które już zostały opisane przez polskie media i to są niby te wycieki, no to powiedzmy sobie szczerze, tam nie ma takich treści, które miałyby, tak jak pan to mówi, być wykorzystane przez polskie służby. Panie redaktor, i tam nic niesamowitego, tam w zasadzie nie ma nic niesamowitego, poza tym informacji tajnych również nie ma, to też i oczywiście to nie zmienia, jakby nie zmienia w ogóle oceny pewnych procedur, które zostały zastosowane, bo to jest jakby zupełnie odrębna sprawa. Przepraszam, ale to już może jedno zdanie. To ostatnie zdanie i pan europoseł Zbigniew Kuźmik. Nie znamy przyszłości, co jeszcze w WP, o czym słusznie pan minister mówi, pan poseł Gramatyka, bo wypłyną grube sprawy i będziemy zdezorientowani. No ale właśnie pytanie jest takie, czy te kilka maili, które zostało teraz opublikowanych, one nie służy temu, żeby później uwiarygodnić coś, co będzie kompletną nieprawdą. No i teraz, ja jeżeli robimy takie podprowadzenie, jak pan poseł robi, to ktoś może odnieść wrażenie, no dobra, to zaczęli takimi lajtowymi tematami, ale za chwilę wywalą coś, mówiąc kolokwialnie, coś naprawdę poważnego. No ale to coś poważnego może być kompletną bzdurą i kompletną nieprawdą. Natomiast my będziemy w Polsce jakby no, pod oddziaływaniem no właśnie już tej czystej dezinformacji. Pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jak patrzy na tę sprawę? Pani redaktor, no ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja nie brałem udziału w tym posiedzeniu Sejmu. Właśnie dlatego pana zostawiłam na koniec. Więc nie mam wiedzy na temat informacji, które były tam przekazywane. No słucham z zainteresowaniem tego, co mówią panowie posłowie i pan minister. Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie prowadzą na szeroką skalę wojnę hybrydową, używając do tego różnego rodzaju narzędzi i to w odniesieniu nie tylko do Polski, ale także do wielu innych krajów świata, w tym także w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I doświadczamy tego codziennie, niezależnie więc czy w Polsce mieliśmy do czynienia z jakąś niefrasobliwością urzędniczą, czy też nie, jak mówił pan poseł Gramatyka, powinniśmy zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i rzeczywiście nie uczestniczyć. Osoby publiczne nie powinny uczestniczyć w tych grach, które Rosja prowadzi. Parlament Europejski zdecydował się powołać specjalny zespół, który śledzi to, co robi Rosja we wszystkich krajach członkowskich. Wiemy, że ta sprawa będzie omawiana na jednym z forów NATO, więc wygląda na poważną.
Więc po pierwsze, no, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej niefrasobliwości, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski, ale rzeczywiście nie próbować robić na tym polityki. Niestety odniosłem wrażenie, śledząc media społecznościowe w Polsce, że niektórzy politycy próbowali na tym właśnie robić politykę krajową i dyskredytować rząd. To nie jest obszar, w którym powinno się takie rzeczy robić. Tyle. Szanowni Państwo, zmieniamy temat, choć do spraw bezpieczeństwa jeszcze myślę, że w tym programie powrócimy, bo i szczyt NATO i spotkanie pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Federacji Rosyjskiej, więc jeszcze te tematy będą wybrzmiewały. Ja chciałam panów zapytać, pierwszy pan minister Tomasz Rzymkowski, córka pana Sławomira Nowaka wpłaciła poręczenie za swojego ojca. To pytanie wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, jakby skąd tak młoda osoba dysponowała tak gigantycznymi środkami, czy w tej sprawie to może budzić jakieś niejasności, czy może rodzić pytania, czy też zdaniem pana ministra, również prawnika, no po prostu jakoś te pieniądze zdobyła i wobec tego już ten fakt nie powinien rodzić żadnych wątpliwości. Tak, oczywiście tego typu pytania można zadawać. Uważam, że w tej sytuacji, gdy młoda osoba dysponuje kwotą 1 000 000 złotych i poręcza za własnego ojca, instrumenty ma prokuratura w ręku, aby zweryfikować, skąd te środki finansowe znalazły się w jej dyspozycji. Oczywiście tego typu środki może mieć w dyspozycji, to w pełni legalnie. Tylko no, to już zostawmy prokuraturze, aby stosownym trybem zweryfikowała, czy w posiadanie tych środków i czy te środki są jej własnością, weszła w sposób absolutnie legalny. A panie ministrze, to jeszcze dopytując, jak pan w tej chwili ocenia również to zamieszanie związane z tymi środkami i z przelaniem ich na konto, nieuznaniem przez prokuraturę? Jakby tego, że te środki wpłynęły. Znaczy faktycznie prokuratura dostrzega, że one są na koncie, ale jakby interpretuje całą sytuację zupełnie inaczej niż pan Nowak i jego obrońcy. No to jest takie ucieranie się dwóch stanowisk. Z jednej strony sądów, które są bardzo pobłażliwe w przypadku pana Nowaka, a z drugiej strony prokuratura, która wykorzystuje te instrumenty prawne, które ma, to znaczy rzeczywiście faktycznie na rachunku bankowym te pieniądze się znajdują, natomiast wykorzystuje maksymalnie terminy do przesłania protokołu do sądu z informacją o zaksięgowaniu tych środków finansowych. No, mamy do czynienia ze starciem dwóch organów państwa, jednego stojącego na straży sprawiedliwości, czyli sądu, a z drugiej strony organu reprezentującego organy stojące na straży praworządności. Pan poseł Michał Gramatyka z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Ale rozpocznijmy od tego pierwszego tematu. Zdaje się, że około 20-letnia, z tego co pamiętam, córka pana Sławomira Nowaka wpłaca 1 000 000 złotych za swojego ojca. Zresztą to, że córka walczy o swojego ojca, to bardzo, bardzo dobrze o niej świadczy. No ale jednak takie pytanie o to, skąd tak młoda osoba dysponuje 1 000 000 złotych, który może przelać na konto. No i jest, myślę, że pytaniem zasadnym, biorąc pod uwagę oczywiście zarzuty, które stawiane są przez organy ścigania jej tacie i wszystkie te okoliczności, które do tej pory już opinia publiczna poznała. Jak pan poseł Michał Gramatyka na to patrzy? Sławomir Nowak spędził 9 miesięcy w areszcie. Postępowanie w jego sprawie toczy się od ponad 2 lat już w tym momencie. W momencie, kiedy sąd wypuszczał pana Sławomira Nowaka z aresztu, pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiadał, że ujawni jakieś dowody w jego sprawie, no ale do dzisiaj nie ma ani tych dowodów, ani aktu oskarżenia. Są tylko zarzuty, które w mojej ocenie jako prawnika się nie utrzymają w sądzie po prostu. Nie mam żadnego problemu z tym, skąd pani Natalia zgromadziła taką kwotę, bo sam jestem wśród
wśród osób, które zdecydowały się wesprzeć finansowo panią Natalię w walce o zebranie tej kaucji dla jej ojca. Takich ludzi dobrej woli jest więcej. Jestem również wśród sygnatariuszy listu, w którym poręczamy za pana Sławomira Nowaka, nie przesądzając o jego... Czyli również pan poseł wpłacił pieniądze, tak? Przepraszam, panie pośle, żeby tutaj był pan dobrze zrozumiany. Również pan poseł wpłacił pieniądze na kaucję pana Sławomira Nowaka. Tak, prędzej czy później to pewnie będzie informacja publiczna. Aha. Dokonałem pożyczki na rzecz pani Natalii Nowak właśnie z takim celem. A ile pieniędzy pan pożyczył pani Natalii Nowak? No proszę pozwolić, że te informacje zostawię już dla siebie. Pożyczyłem tyle, ile byłem w stanie w tym momencie pożyczyć. Wiem, że ta akcja miała dużo szerszy wymiar i jest wiele osób w Polsce takich, którzy po prostu... uważają, że trzymanie kogoś przez 9 miesięcy w areszcie bez postawienia mu aktu oskarżenia jest traktowaniem tego aresztu jako środka represji. I takie sytuacje w Polsce nie powinny mieć miejsca. I tak jesteśmy krajem, który nadużywa tymczasowego aresztowania. Jesteśmy w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o wymiar tymczasowego aresztowania. Często się zdarza, że to tymczasowe aresztowanie nie skutkuje potem wniesieniem aktu oskarżenia. Udało się zgromadzić ponad 80 podpisów pod listem, w którym poręczamy za pana Sławomira Nowaka. Jestem przekonany, że wielu ludzi dobrej woli również zależało im na tym, żeby pan Sławomir Nowak mógł odpowiadać z wolnej... Panie pośle, ale tutaj przepraszam bardzo, tu się pojawia od razu takie pytanie, bo ja rozumiem, że pan poseł występuje jakby przeciwko instytucji, która rzeczywiście jest nadużywana w Polsce od lat. Od lat, żeby to nie wybrzmiało, bo to nie jest doświadczenie ostatniego roku, dwóch czy trzech, tylko od lat. Ale tak, z jednej strony mamy bardzo wpływowego polityka, który był tymczasowo aresztowany, wobec którego prokuratura nadal prowadzi śledztwo i prokuratura polska i prokuratura ukraińska. Przypomnijmy, że śledztwo jest w ogóle też jakby w pewnym porozumieniu z instytucjami unijnymi, bo to one też zaalarmowały co do nieprawidłowości, które miały mieć miejsce na Ukrainie. I jakby prokuratura, tłumacząc też i pandemią i trudnościami związanymi z po prostu zamknięciem państw na skutek epidemii, no też mówi o pewnych trudnościach takich zupełnie obiektywnych. No i w gruncie rzeczy chyba każdy z nas, każdy, kto miał do czynienia z jakimkolwiek urzędem w czasie tych kulminacji fal koronawirusa, wie, że to rzeczywiście może być problemem i pewno było. No ale też to jest człowiek, który ma po pierwsze gigantyczną wiedzę na temat państwa środowiska, czasów państwa rządów. To jest człowiek, który no, był z samego jądra działań Platformy Obywatelskiej. Pan poseł mówi, że to straszne, że przesiedział tyle w areszcie i pewno z punktu widzenia pana Nowaka jest to rzeczywiście traumatyczne doświadczenie z punktu widzenia jego rodziny. Ale ja sobie przypominam młodych ludzi, którzy w czasach waszych rządów, panie pośle, siedzieli, no... Gdyby któryś z nich siedział 9 miesięcy, to myślę, że byłby szczęśliwy. Siedzieli dużo, dużo dłużej. Sprawy się zakończyły. Tak, to jeden z nich, ale przypomnijmy, że pan Staruchowicz też to trochę krócej, ale też bardzo długi okres. Sprawy się zakończyły dosłownie niczym. Kompletnie, były na kompletnie dętych dowodach, jak się okazało, z których i zeznaniach byłego przestępcy, który i tak się później z tego wszystkiego wycofał. Tym ludziom złamano życie. Wtedy były wielkie akcje poparcia i apeli o uwolnienie tych ludzi. Przepraszam, no nikt z państwa nic nie zrobił, no palcem nie kiwnął w przypadku tych ludzi. No i to pan teraz mówi, że wielka akcja i tak dalej, bo państwo są przeciw. No, no szanowni panie pośle, no jakie przeciw? No państwo jakby rozhulali, można powiedzieć, ze względów politycznych, bo przypomnijmy, że to była akcja Donald Matole, twój rząd obalą kibole, tą instytucję do granic już jakiegoś kompletnego bezprawia. Pan nie ma z tym problemów, panie pośle? Zwracam się jeszcze do pana posła Michała Gramatyki.
Wielokrotnie już w tym programie zaznaczałem, że do polityki wszedłem w 2016 roku. Ja rozumiem, roku, ale platforma, ale wszedł pan do konkretnej partii, a ta partia ma dłuższą historię. Wcześniej byłem samorządowcem, ale moje pierwsze wykształcenie to jest prawo. Ja odbyłem aplikację prokuratorską, nawet zdarzyło mi się parę miesięcy pracować w prokuraturze rejonowej w Katowicach i od zawsze jestem zwolennikiem tezy, że tymczasowe areszty są nadużywane w Polsce. Ale ja się bardzo cieszę, panie pośle, ale niestety tak się stało, że przyszedł pan do partii, która ma dłuższą historię niż od 2016 roku. I ta historia jest właśnie taka. Więc jakby ja się bym chciała, żeby pan się odniósł, bo pan tą partię wybrał. Pan na pewno słyszał o tych młodych ludziach. Były protesty w całej Polsce. Mnóstwo się na ten temat mówiło. Były demonstracje w ich obronie. Ludzie im kartki wysyłali do aresztów. Przepraszam, tak jak teraz opozycjonistom białoruskim. I no przecież pan nie mógł, jako nawet prawnik, wykładowca akademicki, pan nie może powiedzieć, że pan w ogóle nic nie słyszał. Pan nie wie w ogóle, że coś takiego się działo. Jak pan się odniesie do tych wydarzeń? Ja nic takiego nie powiedziałem. Mm-hmm. Powiedziałem wręcz coś zupełnie przeciwnego, że ja jako wykładowca akademicki od zawsze mówię, że instytucja tymczasowego aresztowania w Polsce jest nadużywana. I to czy miało to miejsce w poprzednim modelu działania prokuratury, mm-hmm. gdzie prokuratura była niezależna od rządu, co warto też przypomnieć, bo dzisiaj prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i tak naprawdę wszystkie te decyzje to są decyzje rządowe. Ale w poprzednim modelu prokuratura była obok rządu i ona była rozliczana przez Sejm, prokuratora generalnego powoływał prezydent, Andrzeja Seremeta zdaje się powołał świętej pamięci Lech Kaczyński, więc troszeczkę inaczej mieliśmy tę prokuraturę poukładaną, bardziej na wzór angielski czy amerykański. Dzisiaj mamy bardziej na wzór niemiecki. Prawnicy mówią, że każda sprawa jest inna. Abstrahując od tamtej sprawy, o której pani mówi, tamtych spraw, w których ewidentnie aresztu tymczasowego używano, jak w dziesiątkach, jak nie setkach podobnych spraw w Polsce, w sprawie Sławomira Nowaka prokuratura miała 9 miesięcy, kiedy trzymała człowieka w odosobnieniu, z czego 6 miesięcy uniemożliwiała mu jakikolwiek kontakt z rodziną. Cały majątek Sławomira Nowaka jest zajęty przez prokuraturę, Sławomira Nowaka i jego najbliższej rodziny. Ten człowiek nie miałby z czego zebrać takich pieniędzy. W rządowych mediach opowiadane są jakieś fanaberie o pieniądzach, które jakoby Sławomir Nowak trzymał w skrytkach, na co nie ma ani pół dowodu. To jest jeszcze mniej prawdopodobne niż hakerski atak z Rosji na skrzynkę ministra Dworczyka. Stąd uważam, że tymczasowy areszt spełnił swoje zadanie. Nowak nie ucieknie, bo nie ma dokąd. Stawia się na każde czynności do prokuratury. Jest do dyspozycji. Sąd stwierdził, że nie ma obawy matactwa. Przecież ostatecznie to sąd decyduje, czy tego człowieka do aresztu wsadzić, czy nie. A póki co, to od, zdaje się, półtora miesiąca prokuratura ponosi same porażki w tym zakresie, bo ostatnio wniosek, w którym prokuratura jednak próbuje doprowadzić do aresztowania Nowaka, został w ogóle przez sąd nieprzyjęty. Sąd apelacyjny uznał, że prokuratura nie ma prawa złożyć. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, jak pan patrzy na tą sprawę? W każdym jej wymiarze, bo już tutaj parę wątków się pojawiło, więc pytam o wszystkie. Pani redaktor, ja oczywiście nie przesądzam winy pana ministra Nowaka, natomiast no nie ulega wątpliwości, że ciążą na nim bardzo ciężkie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Zdaje się, że tych zarzutów jest aż 17. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby one były sfingowane. To jest sprawa skomplikowana. Pan Nowak podejrzany jest o popełnienie przestępstw na terenie dwóch krajów. Co czyni to śledztwo niezmiernie skomplikowanym? Co więcej, no, jak rozumiem, prokuratura zdaje sobie sprawę, że żeby obronić te stawiane zarzuty przed sądami, które, no co tu się dużo oszukiwać, sprzyjają naszym poprzednikom, no po prostu te zarzuty trzeba uprawdopodobnić w maksymalnie możliwym stopniu. W związku z tym stara się po prostu to zrobić, aby ten akt oskarżenia rzeczywiście mógł się obronić przed niezawisłym sądem w sytuacji, ale tu ja zaprotestuję. Sądy... Panie pośle, przepraszam, ale albo mówmy... Ale panie pośle, przepraszam, zwracam się do... Nie, przepraszam, panie pośle. Ale ufajmy niezawisłym sądom, ale panu posłowi nikt nie przerywał. Panie pośle, przepraszam, będzie pan miał okazję się jakby odnieść do tych wypowiedzi, więc bardzo proszę, ale pan poseł Zbigniew Kuźmiuk kontynuuje swoją wypowiedź. Jak patrzę na decyzję sądów w tej sprawie,
to nie ulega wątpliwości, że decyzje są podejmowane z korzyścią dla państwa środowiska, więc prokuratura, jeszcze raz powtórzę, musi stanąć na głowie, żeby te zarzuty uprawdopodobnić. A więc to nie może być zarzut broniący czy pochodzący z jednego źródła, tylko z kilku źródeł. Dlatego to śledztwo jest takie trudne. Ja oczywiście nie dziwię się, że środowisko Platformy broni pana Nowaka, bo jak pani słusznie zauważyła, to jest człowiek wywodzący się z sedna Platformy. On ma ogromną wiedzę na temat tego, co robili najwyżsi urzędnicy w państwie i w związku z tym jego skazanie, no być może byłoby dla tego środowiska groźne, więc to środowisko staje na głowie, żeby ten człowiek rzeczywiście był wolny, mimo tego, że ciążą na nim naprawdę ciężkie zarzuty. Pan poseł Zdzisław Wolski z Lewicy. Panie pośle, jak pan patrzy na tą sprawę? Bo Sławomir Nowak mówi o sobie, że jest więźniem politycznym. Pan jakby też uznaje pana Nowaka za więźnia politycznego? Z punktu widzenia Lewicy, no wątków jest kilka, więc spróbuję na szybko. Zaczęliśmy od tego, że milion złotych. Milion złotych jest wielką kwotą. Milion złotych dla pana Nowaka, a w sytuacji, kiedy zadano mu wszystko na dzisiaj, przynajmniej może to była kwota, która powinna być dla niego nieosiągalna, ale jednak stała się osiągalna. Do tego mówiliśmy. Oczywiście źródło pochodzenia miliona złotych dla córki pewnie będzie wymagało, czy jest analizowane. Natomiast fakt jest faktem. Złożono milion złotych. Prokuratura bez niepotrzebnego zamieszania nie chciała tego robić, żeby od razu potwierdzić. Czyli milion złotych poręczenia jest. Póki co odpowiada z wolnej stopy pan minister Nowak, to tu jest pierwsze zamieszanie. Ja tu mam do kolegów z prawicy też taką troszkę sugestię, że powinni być w postępowaniu bardzo ostrożni, bo doskonale wiecie, jak jesteście odbierani. W sensie upolitycznienia, jakichś elementów totalitaryzmu państwa, próby przejęcia kontroli politycznej nad wymiarem sprawiedliwości, a już na pewno w tej części prokuraturów. I powinniście, jeżeli już to może bardziej w białych rękawiczkach pewne sprawy rozgrywać, ale wracając do istoty pytania. Lewica ani nie atakuje, ani nie chroni pana ministra Nowaka. Zostawiamy to niezawisłym sądom. I wtedy sąd rozstrzygnie winny, niewinny w jakiej sytuacji, ale na dzisiaj nie można jego praw naruszać. I stąd między innymi poręczenie jednego z naszych liderów, Włodka Czarzastego, tak jak z panem Kosiniakiem Kłamyszem, przewodniczącym Budki, że na pewno na wolności, bo to tylko tego dotyczy, że 9 miesięcy miał na to wymiar sprawiedliwości, żeby wszystkie zarzuty, dowody i tak dalej zebrać, a jakoś to się nie udało, że dalej będzie współpracował, nigdzie nie ucieknie, będzie się stawiał na każde wezwanie z wolnej stopy. I tylko jedna rzecz troszeczkę złośliwa, bo sami prowokujecie państwo takim postępowaniem kolejny raz skojarzenia, czy to przypadkiem nie jest tak zwany areszt wydobywczy, że w końcu pan, mówimy o panu Nowaku, już tak kolokwialnie mówiąc, pęknie i może zacznie na innych kolegów mówić rzeczy prawdziwe, a może i nieprawdziwe. I sytuacja jest potwornie delikatna i wszyscy powinniśmy być bardzo, bardzo z dystansem. Panie pośle, a ja zapytam, bo ja rozumiem. Znaczy powiem tak, ja też oczekuję od prokuratury i to jest moje oczekiwanie jako dziennikarza od lat, że prokuratura będzie działać sprawnie, szybko i tak dalej. Ale ja przyznam szczerze, ja nie pamiętam takich protestów, na przykład jak pan Plichta, w jego sprawie, w sprawie Amber Gold prokuratura działała
i działać, zdziałać wszystkiego nie mogła. Już nie pamiętam, ile to trwało. Pan minister Rzymkowski pewno pamięta, ile czasu trzeba było czekać. I państwo wtedy, ja nie pamiętam takich konferencji prasowych, że państwo wychodzą i mówią, no co się dzieje z tą prokuraturą, tutaj powinno być szybko. Znaczy nikt nie zbierał pieniędzy, znaczy w tamtych okolicznościach nie było to możliwe, ale czy nikt nie apelował, żeby pana Plichtę jednak wypuścić, żeby on z wolnej stopy, że to już za długo i tak dalej. Wie pan, no to jest jednak tak, że trudno odnieść wrażenie, że znaczy trudno pozbyć się takiego wrażenia, że jak sprawa dotyczy niezwykle wpływowego polityka, polityka, który był w centrum władzy przez bardzo wiele lat, no bo patrzymy nawet, no komisje śledcze powstawały w parlamencie, no i okazało się, że w tych najważniejszych sprawach, chociażby Amber Gold, ale i wyłudzenia podatków VAT, no pan Nowak się pojawiał jako taka osoba, która no decyzyjna. Której można mieć poważne wątpliwości. Przynajmniej tak, tak? Żeby to powiedzieć jakoś najłagodniej, ale no rzeczywiście to on się tam pojawiał. No więc jakby, jak to dotyczy polityka naprawdę super wpływowego, no to nagle coś takiego, taki mechanizm obrony się uruchamia i to no przynajmniej moje pytania budzi, ale ja myślę, że bardzo wielu ludzi też pytania budzi. Pan minister Tomasz Rzymkowski i za chwilę pan poseł Michał Gramatyka. Znaczy ja jestem zaskoczony, bo ja wcześniej nie słyszałem o tym, żeby liderzy ugrupowań opozycyjnych tak intensywnie zaangażowali się w obronę interesów pana Sławomira Nowaka, no bo jednak poręczenie... Praw, nie interesów. No, ale poręczenie, ja na przykład nigdy jeszcze w życiu za nikogo nie poręczyłem w sytuacji tymczasowego aresztu i gdyby się ktoś do mnie zgłosił, to bym się naprawdę bardzo mocno zastanowił, bo ja stawiam na szali swoje dobre imię i bardzo jestem tym zaskoczony, że panowie Kosiniak-Kamysz, pan Włodzimierz Czarzasty i inni politycy, nie związani, jak mniemam, ze Sławomirem Nowakiem politycznie, bo chyba nigdy razem w żadnej formacji nie byli, no byli w stanie swoje dobre imię zaryzykować, narazić na szwank, no, świadcząc swoim dobrą opinią o jego no, wszelkich prawach i niewinności. Więc, no, ja jestem zaskoczony. Niewinności, proszę nie manipulować. To połączenie z niewinnością winą nie ma nic ale jak wspólnego. Się, no, ale jak się ręczy. Esencja poręczenia, że daje gwarancję, że ta osoba no, jest niewinna i nie powinna być najsurowsze środki. Zdecydowanie nie, manipuluje. Znaczy, ale rozumiem, czyli poręczenie treści... jest dla osoby, którą państwo uznają, że te 17 winna. Zarzutów to jest właściwe i że by brała łapówki? No bo ja też nie do końca rozumiem, panie pośle. Znaczy, ja to tak, mówiłem, jestem w stanie zrozumieć zachowanie pana posła Gramatyki, który pożycza pieniądze córce. Ale poręczenia ze strony towarzysza Czarzastego czy prezesa Kosiniaka-Kamysza kompletnie już nie rozumiem. No ja przypomnę, że jednak pan Kosiniak-Kamysz był w jednym rządzie z panem Nowakiem. Pan poseł Michał Gramatyka, Platforma Obywatelska. Pan się poseł może odnieść do tamtych kwestii i jakby jeszcze skomentować te, które się pojawiły nowe. No tak, dlatego że z oburzeniem przyjmuję recenzję decyzji sądów wyrażoną przez pana posła Kuźmioka. No kiedy sądy orzekały na korzyść Nowaka? Wtedy jak go wsadziły do aresztu? Wtedy jak mu pierwsze 3 miesiące przedłużyły ten areszt? Wtedy jak mu drugie 3 miesiące no, widać ten areszt? Że twarde dowody dopiero były. Wtedy, widać, dopiero wtedy, dowody. Ależ oczywiście, dlatego że sąd podejmuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu w sytuacji, kiedy prokuratura uprawdopodobni fakt popełnienia przestępstwa. No ale tymczasowe aresztowanie, wie pan, służy czemuś. Tymczasowe aresztowanie służy jak gdyby zabezpieczeniu postępowania karnego do momentu sporządzenia aktu oskarżenia. Proszę mi pokazać ten akt oskarżenia. Gdzie są te twarde dowody dzisiaj? Jesteśmy 2 lata po rozpoczęciu tej sprawy. Jesteśmy niemal 10 miesięcy po tym, jak Nowak został wtrącony do aresztu. Sąd, niezawisły sąd, naprawdę wierzę w niezawisłe sądy, niezależnie od tego, w którą stronę one orzekają, to chyba to jest fundament w ogóle naszej praworządności w Polsce. Jeżeli zaczniemy kwestionować decyzje sądu, to się z niczym nie dogadamy. Tylko chodzi o to, żeby pozwolić prokuraturze przygotować akt oskarżenia, który obroni się w sądzie. On ile jeszcze czasu naprawdę bardzo dobrze przygotowany przy tym podejściu sądów.
Nie wiem, czy pan kiedyś jak gdyby nabywał wykształcenia, które miało pozwolić panu zostać prokuratorem, ale ja nabywałem takiego doświadczenia. Szczęśliwie nie. I wiem, co moi przełożeni zrobiliby z moją łysą głową w momencie, gdybym się rok ociągał ze sporządzeniem aktu oskarżenia w aresztowej sprawie. Po prostu ona zostałaby ukręcona, wie pan. To jest jakby naturalna rzecz. No, mieli bardzo, bardzo dużo czasu i w dalszym ciągu nas mają. Ja osobiście uzyskałem pod tym listem poręczającym, przy okazji on nie ma waloru procesowego, to jest wyraz po prostu przekonania sygnatariuszy tego listu, że Sławomir Nowak stawi się na każde wezwanie organów ochrony porządku prawnego w Polsce. My nie przesądzamy o jego winie i niewinności. Panie pośle, gwarantujecie również, że nie będzie mataczył? Nie przesądzając o jego winie i niewinności. Ale dobrze, ale panie pośle, właśnie. Wspominała pani, też... że nikt nie przerywał. Czy dobrze pamiętam? Nie, ale dobrze, ale ja dopytuję. Czy również tak należy, pana posła Wolskiego też dopytywałam, czy tak należy również to poręczenie odczytywać, że państwo jakby mają zaufanie do pana Nowaka i uważają, że on nie będzie mataczył, starał się wpływać na śledztwo w żaden sposób. Bo to o to chodzi. Ale to przecież wynika z orzeczenia sądu. Sąd aresztowy, który wypuścił pana Nowaka z aresztu, za kaucją. Uznał, też nie uznał, że tak jest wszystko o tacy. Oczywiście, że uznał, że nie zachodzi w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, nie zachodzi obawa matactwa. Kiedy nie zachodzi obawa matactwa? Ano wtedy, kiedy prokuratura miała wystarczająco dużo czasu, żeby dowody zebrać i teraz czekamy na akt oskarżenia. Oczywiście, to tylko potwierdza jak gdyby orzeczenie sądu. A co do niewinności Sławomira Nowaka, pragnę państwu przypomnieć, że na podstawie nie tylko polskiej konstytucji, ale też kodeksu postępowania karnego, on jest niewinny do momentu, kiedy nie pojawi się prawo. Ale nikt tutaj pana Nowaka nie skazuje. Ale dobrze, panie pośle, ale czy pan też jakby ma, zwracam się do pana posła Michała Gramatyki, panie pośle, czy pan również jakby ma takie poczucie, że i przekonanie, rozumiem, bo to chyba tak, jeżeli się składa podpis na takim dokumencie, to czy pan ma takie przekonanie, że pan Sławomir Nowak w żaden sposób nie będzie podejmował prób wpływania na śledztwo, jakiegoś blokowania go, ukrywania pewnych faktów, czy próby wpływania na świadków. No, wszystkiego tego, co rozumiemy pod działaniem określanym mianem matactwa. Wie pani, ja jestem jednym z autorów tego listu. Tak, mam 100% przekonanie. Właśnie się pytam, czy pan ma takie przekonanie. Tak, że nie zachodzi niebezpieczeństwo żadne ze strony Sławomira Nowaka. Wy mówicie o wpływowym polityku Platformy Obywatelskiej, a ja widzę złamanego człowieka, który spędził 9 miesięcy w areszcie i który wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy rok temu razem gdzieś tam uczestniczyliśmy przy kampanii pana prezydenta Trzaskowskiego. Zachowuje się zupełnie inaczej i jest po prostu bardzo mocno te miesiące długie musiały go dotknąć. I tylko to mówimy w liście, że nie przesądzamy ani o jego winie, ani o jego niewinności. Natomiast uważamy, że nie ma w praworządnej Polsce miejsca na represyjny areszt tymczasowy. Nie ma miejsca na ministra sprawiedliwości, który przesądza o winie Nowaka. Mówi, że takie osoby powinny, nie wiem, siedzieć w więzieniu, że dowody są niebotyczne, ale jednocześnie nie pokazuje tych dowodów i nie wnosi aktu oskarżenia. No tak, ale nie pokazuje ich pewno dlatego, że jeszcze śledztwo trwa i nie można ich publicznie pokazać. Ale panie pośle, przecież pan doskonale wie, że pojawiają się co i rusz nowe wątki. Ja nie mam dostępu do materiałów śledztwa, nie mam takiej wiedzy jak pan. No ale wiemy chociażby, że zwiększała się liczba... Ale słyszę komunikaty prokuratury, pojawiają się nowe wątki. Liczba tych łapówek, które prokuratura zarzuca. Ale panowie, przepraszam, mamy dosłownie jedną minutę. Przepraszam, panowie, mamy dosłownie jedną minutę. Ja bym chciała, żeby jedna sprawa jeszcze wybrzmiała. W więzieniu na Białorusi siedzi Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, działacz społeczny, działacz Związku Polaków na Białorusi. Pani Angelika Wiemy Borys. Również, pani Angelika Borys, prezes tego związku, ale ja zaczynam od Andrzeja Poczobuta, dlatego że Andrzej Poczobut, przynajmniej takie są informacje w tej chwili, które docierają do Polski, zachorował na koronawirusa. Jest osobą, która ma problemy zdrowotne, czyli tak zwane choroby współistniejące. Więc ta sytuacja, w której się w tej chwili znajduje, bezpośrednio zagraża jego zdrowiu, a być może nawet jego życiu.
jesteśmy po szczycie NATO, nie omówimy tego szczytu już teraz, bo nie na to czasu nie starczy, ale w tym komunikacie po szczycie pojawiło się takie wezwanie do uwolnienia i do zaprzestania represji przeciwko Polakom. Co jeszcze strona polska może zrobić, żeby wesprzeć, żeby pomóc, przynajmniej pomóc pomocą medyczną Andrzejowi Poczobutowi, dlatego że to jest naprawdę sytuacja absolutnie dramatyczna i tu możemy mieć do czynienia z jakimś bardzo strasznym wydarzeniem. Pan minister Tomasz Rzymkowski, dosłownie panowie po jednym, dwóch zdaniach. Znaczy ja nie chcę wchodzić w buty pana ministra Raua i polskiego MSZ-u, natomiast uważam, że najbardziej skuteczna i realnie możliwa pomoc jest za pośrednictwem tych państw, które utrzymują cały czas dobre relacje z reżimem Łukaszenki. Tych państw jest trochę i z tego, co wiemy, przynajmniej z przekazów prasowych, tego typu działania są podejmowane. No wiemy, że trójka działaczy, działaczek akurat tutaj, które też były aresztowane polskich, została wywieziona i to była akcja dyplomatyczna przeprowadzona przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, pan poseł Michał Gramatyka w tej sprawie. Andrzej Poczobut i jego sytuacja. No, mam nadzieję, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykona wszelkie działania w tej sprawie. My podjęliśmy uchwałę na Sejmie, zresztą przez aklamację wszyscy przyłączyli się do tej uchwały. No ale to też przy okazji warto pokazać, jak się kończy, nie wiem, nazywanie ale Łukaszenki ciepłym człowiekiem. Ale albo dobrze, ale panie pośle, błagam, nie wchodźmy w to, bo jak ja zacznę panu cytować, co pan Sikorski mówił na temat pana Łukaszenki, jak gnębił Polaków, to naprawdę ja mogę to robić przez pół godziny spokojnie, bo tego jest tyle, że. Podzielam zdanie pana ministra Rzymkowskiego. Ale pytanie, czy na przykład pan Donald Tusk nie powinien się mocniej zaangażować w tej sprawie? Każdy, komu jest bliski. No dobrze, a dlaczego polskiej, się nie zaangażował do tej pory? Polskiej mniejszości na Białorusi powinien się zaangażować w tę sprawę i nie wiem skąd pani wie, że się Tusk nie zaangażował w tę sprawę. Ja myślę, że na tyle, na ile pozwalają mu jego możliwości, również w tej sprawie działał. Jeżeli się zaangażował, to nieskutecznie. Pan poseł Zbigniew Zdzisław Wolski, przepraszam, Nowa Lewica. I oczywiście nie mamy czasu, tak jak pan minister, pan poseł Gramatyka, oczywiście powinniśmy robić wszystko, żeby to jednak legendarnej osobie pomóc również. No i taki złośliwy komentarz, ale no nie wiem, czy nie jestem pożytecznym idiotą, bo być może po kiedyś wypowiedzi pana marszałka Terleckiego wsparcie moje, być może posła Gramatyki, może zaszkodzić, ale to jest czarny humor. Róbmy wszystko, żeby... Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, bardzo proszę, też dosłownie. Polska dyplomacja jest niezwykle aktywna. Rzeczywiście te trzy Polki, które zostały zwolnione z więzienia i przyjechały do Polski. Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut nie chciał po prostu wyjeżdżać z Białorusi, no tak samo jak Andrzejka Borys, ale też jakby prezydent. Mają do tego prawo i myślę, że akurat historia Polski też no, powinna nam dawać takie, no, powiedzmy, lepsze zrozumienie, pozwalać nam zrozumieć decyzję, co oczywiście nie oznacza, że w tej chwili Polska już nie ma obowiązków wobec Andrzeja Poczobuta. Polscy obywatele na Białorusi powinni być przekonani o tym, że Polska o nich nie zapomina, w każdej sytuacji, a rzeczywiście tutaj w przypadku pana Poczobuta pojawia się ten problem, że on nie wyraził zgody na opuszczenie Białorusi. Prawdopodobnie byłoby możliwe jego zwolnienie z więzienia, ale to jest bilet w jedną stronę od administracji Łukaszenki i to jest rzeczywiście poważny problem. Bardzo dziękuję. To był pan poseł europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Gościem programu był również pan poseł Michał Gramatyka z Platformy Obywatelskiej, pan poseł Zdzisław Wolski z Lewicy. Dziękuję. I pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Państwa pozdrawiam. Proszę, zostańcie z Republiką. Do zobaczenia.